23 listopada w Muzeum Zamkowym w Malborku odbyła się konferencja pod tytułem Rewitalizacja dziedzictwa sakralnego diecezji pomyzańskiej na przykładzie zespołu kościoła Najświętszej Marii Pannej w Malborku. Ja jestem skłonny ze względu na pierwotną założenie przy budowie tej kaplicy zakonnej, bo ona taka przede wszystkim była, używać nazwy kaplicy. Ale jakkolwiek ona będzie nazywana, to nie ma w końcu znaczenia, bo ze względu na funkcjonowanie. Funkcja, jaką kaplica czy kościół spełniał, ona decyduje o tym, jak trzeba ją nazywać. Nie gabaryty. Więcej na temat konferencji opowiedział nam Mariusz Mierzwiński, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku. Panie dyrektorze, kilka słów na temat konferencji, która dzisiejszego dnia odbyła się w Muzeum Zamkowym w Karwanie. To kolejna konferencja związana z naszym największym ostatnio projektem konserwatorskim, jakim jest odbudowa kościoła Najświętszej Marii Panny i całego zespołu świątynnego, wieża klesza, domek dzwonnika, wieża główna i kaplica świętej Anny. Kilka już konferencji było związanych z tym tematem. Cieszę się, że jest kolejna, będzie jeszcze jedna. Wyniki tych konferencji będą opublikowane w wydawnictwie, takim dużym wydawnictwie kilkuwoluminowym poświęconym całemu tematowi odbudowy kościoła oraz całej sferze pobocznej, czyli liturgii krzyżackiej, związanej w każdym razie z zespołem świątynnym naszym. Symbolika Marii na zespołu Kościoła Zamkowego w Malborku. No, to jest taki referat, którym próbuję zrekapitulować, odnieść się też, czasami krytycznie, do literatury ostatniego ćwierćwiecza. Proszę Państwa, w tym moim podejściu, ale przecież nie jest ono jakoś oryginalne, pod określeniem zespół kościoła na Świętej Marii Panny na Malborskim Zamku rozumiem sam kościół, kaplicę świętej Anny w jego przyziemiu oraz wieżę główną. Symbolika Maryjna pierwszego kościoła, bo chciałbym to podzielić na dwie części. Kościół pierwszy, datowany po 1275 przed 1300, to symbolika Maryjna tego kościoła wydaje się, nie rysuje się jasno. Ostatnio Kazimierz Pospieszny twierdzi, że bodźcem do zniesienia Malborka miał być lokalny przedkrzyżacki ośrodek kultu związany z objawieniem Marii. Podczas dzisiejszej konferencji było dosyć duże zainteresowanie. Czy to wynika z tego, że jednak mieszkańcy Malborka oraz pasjonaci historii interesują się właśnie tą odbudową? Mamy bardzo dużo zawsze osób na konferencjach, mimo że są to konferencje niby w zasadzie hermetyczne, bo naukowe, ale obserwujemy duże zainteresowanie. Ja rozumiem, że tak ważne przedsięwzięcie dla również Malborzan, jakim jest budowa kościoła, a zwłaszcza jego zewnętrznej dekoracji w postaci wielkiej figury Madonny, budziła zawsze ogromne zainteresowanie, czego najlepszym przykładem jest ten ruch społeczny Mater Dei, który uczestniczył w współfinansowaniu odbudowy figury. Cieszę się też, że coraz więcej osób przychodzi na nasze konferencje. Konferencje są otwarte dla każdego, kto jest zainteresowany i kto tylko na naszej stronie internetowej dotrze do informacji, może przyjść spokojnie i będzie przyjęty mile. TV Malbork. TV Regionalna 24.pl. Co my tu kręcimy?